Witam Was ponownie. Nadal sobie spaceruję nad rzeczką. Resztki promieni słonecznych na mnie padają. Witaminka D3. Mieliśmy tutaj w Niemczech przerwę śniadaniową. Siedzę ja i dwie Polki. Rozmawiamy, śmiejemy się. Wiadomo, jak to z polskimi laskami bajera musi być. Musi być wesoło. Na parterze miała biuro szefowa. Miała lekko uchylone okno po skosie. W pewnym momencie okno się otwiera i mówi do nas: słuchajcie, jesteście w Niemczech, więc proszę rozmawiać w języku niemieckim. Ja na nią spojrzałem, mówię: ale wie pani co, tutaj są sami Polacy. Nie szkodzi, ja tutaj też jestem. Sobie pomyślałem, ty wścibska babo, chcesz wiedzieć, o czym rozmawiamy. Dziewczyny troszeczkę się wystraszyły. Ja mówię do szefowej: wie pani co, jak pani zatrudnia Polaków, to może warto byłoby się nauczyć języka polskiego. Ona nie potrzebuje, ona jest u siebie, to my musimy się dopasować, skoro chcemy tutaj żyć i mieszkać, inaczej ona wyciągnie w stosunku do nas konsekwencje. Konsekwencje za to, że rozmawiam z Polkami w języku polskim, sobie pomyślałem. Spojrzałem się na nią, mówię: jakie konsekwencje? Dziewczyny patrzą na mnie, co dalej będzie, wystraszone. Ja się patrzę na tą szefową, mówię: ich mag handschellen, ich mag peitsche, czyli lubię kajdanki i lubię biczowanie. Słuchajcie, aż jej żyła na szyi wyszła, zamknęła to okno, kompletnie zamknęła, nawet nie zostawiła uchylonego. Laski wystraszone: po co jej tak powiedziałeś, teraz się będzie mściła, nie wiadomo co zrobi. Mówię: no słuchajcie, mówię, bez przesady, jeżeli siedzimy tutaj sami, rozumiem, jakbyśmy poszli w towarzystwo, gdzie są Niemcy, rozmawiali w języku polskim, troszeczkę może nie wypada. Ale jeżeli jesteśmy tutaj sami w trójkę, mamy przerwę i nie możemy porozmawiać w naszym ojczystym języku, powiem wam, ludzie tutaj są troszeczkę wystraszeni. Co im każą, to robią. No niestety mają rodziny na utrzymaniu. Trzeba się podporządkować, stracisz pracę, nie wiadomo kiedy następną znajdziesz. Jeszcze jak znasz słabo język niemiecki, mogą być problemy. Wiele ludzi tutaj godzi się na niektóre rzeczy, po prostu, bo nie mają innego wyboru. Takie krótkie opowiadanie ode mnie. Często słyszałem tutaj w pracy: tu są Niemcy, tu się mówi po niemiecku. Oglądam je sporo osób, którzy tutaj mieszkają za granicą. Piszcie w komentarzach, czy u Was jest podobnie. Do następnego. Pozdrawiam, Nygus, cześć!